Powiem wam, że Marta mnie chyba wkręca, albo już się znudziła moją obecnością w przyczepie i wymyśla, bo kazała sobie nazrywać kwiatków. A przecież ja wiem doskonale, że ona nie ma żadnej uroczystości dzisiaj, ani żadnej okazji nie ma. No ale, no co zrobić? Mam nazbierać o taką miseczkę. No mam już tyle. O, ale te byłyby ładniejsze. Nie wiem, czemu nie chcę tych. Dzień dobry. Nie lubię być przeziębiony. Ale nauczony doświadczeniem sprzed kilku miesięcy, to sobie daruję na razie jakieś prace, bo potem będę chorował tylko dłużej. To co, tak pomyślałem, że siedząc na tej ławeczce i wygrzewając się, bo dzisiaj ma być akurat ładna pogoda, choć generalnie, jak wiecie, się ochłodziło, to opowiem wam, jak wygląda status prac z domkiem. No więc wygląda to tak, że po pierwsze, niestety trafiłem na nierzetelny tartak. Tartak, który przyjął zamówienie, podał cenę, podał termin wykonania, a jak minęły 3 tygodnie i się przypomniałem, to powiedzieli, że zamówienie jest w trakcie i dadzą mi znać. A po tygodniu, jak się znowu przypomniałem, to do mnie zadzwonili i powiedzieli, że pomylili się w wycenie, że wycena nie uwzględniała suszenia drewna i że generalnie to oni tego nie zrealizują, bo suszenia nie zrobią na taką małą ilość, więc mogę sobie, jak chcę, to zamówić u nich mokre drewno, które przecież, jak stwierdzili, mi wycenili, i to mokre drewno może być już za godzinę do odbioru. Zmarnowałem miesiąc czekając na nich. Na szczęście tego samego dnia udało mi się znaleźć inny tartak, który wycenił mi, i słuchajcie, dokładnie na tą samą cenę co tamci, z suszeniem, przyjął zamówienie. Zamówienie będzie do odbioru pod koniec maja. Także cały miesiąc niestety w plecy. No i trochę mam teraz taki zastój w pracach przy domu, no bo zorientowałem się też, skąd mogę kupić żwir i mam już koparkę z kolei do zrobienia odwodnienia. No ale z tym odwodnieniem jest problem i tutaj wam zaraz pokażę, jak w tej chwili to wygląda, jeśli chodzi o poziom wody. No, tu właśnie odwodnienie, tak na 2 metry od domu. I ono będzie szło tędy, aż za ten budynek, za tą płachtę, i tam skręcimy w dół, w stronę rzeki, i tu wzdłuż domu. No tylko tak jak powiedziałem, no na razie, gdzie jest ten, a tu jest, na razie to nie ma sensu, no bo tu jest woda, także ten wykop będzie stał w wodzie, więc żadna praca. Trzeba poczekać, aż ta woda zniknie. No i ten wykop wyszedł gdzieś tu. Tu gdzieś powinna być studzienka zrobiona. Jeszcze pomyślę, w którym miejscu. No i go zrobię tak wzdłuż tu, wzdłuż tych budynków, no bo z tej skarpy sporo jest właśnie wody. Wzdłuż tych budynków. I tu w stronę znowu skarby. Zobaczcie, jakie skarby wytachałem. Jak się nudziłem, to stwierdziłem, że to chociaż mogę porobić. Tu są dwie na przykład nowe, fajne motyczki. Zobaczcie. Jeszcze kilka podków. Zaraz wam pokażę, gdzie to znalazłem zresztą. Pełna jakichś blach, jakichś prętów, gwoździ. Część odwozu to chyba jest na przykład stara piła. Jakieś haki. To całe wiadro gwoździ. Zresztą też kutych gwoździ. I co jeszcze? Rura. Panzerfausta. Ile kos? Jakieś narzędzia. No
wtyczki. To chyba było, służyło, jeśli dobrze pamiętam, do rozdrabniania, do takiego siekania ziemniaków w parniku. A z kolei to, te widły, to domyślam się, że one są do gnoju. Tak mi się coś wydaje. No i zacząłem robić, stwierdziłem, że spróbuję zrobić tutaj taką wystawkę. Patrzcie. Mam kilkanaście podków. Część z nich to są nawet ciekawe, bo mają takie hofnale w kształcie litery H. Tu, tu nawet lepiej widać, tylko to jest połówka taki. Znaczy tu. Trzy podkowy są takie z literą H. Tutaj mamy do zwierząt grzebło do konia i wędzidło. Tak to się chyba nazywało. Mam tu jakieś elementy, najróżniejsze elementy odwozu. Chociaż co do tego nie jestem przekonany, czy to jest odwozu. Bo jakoś mi się też to kojarzy właśnie z parnikiem, z zapięciem parnika, ale mogę się mylić. Przepraszam, źle pokazuję. O, teraz o tym mówię. Takie ma dwa zakończenia, pośrodku taką dziurkę kwadratową i to jest takie zakończenie. To jest jakieś takie narzędzie, które ja nie wiem do czego służyło. Chyba, że to jest jakaś końcówka dyszla. Ale wydaje mi się, że ten element wtedy byłby za mały. Za słaby byłby ten rąk, który by tu wchodził. Jakiś klucz. To na przykład jest ciekawe, nie wiem od czego to jest. Odległości, tak to wygląda. No tu są różne elementy wozu. Może ktoś coś w stanie jest powiedzieć o tym. Znowu jakieś elementy odwozu, jakieś właśnie łańcuchy. To jest od dyszla chyba końcówka. To nie wiem też co to jest. Takie elementy z hakiem. Jeden taki. Drugi też podobny, ale z takim łączeniem. Wydaje mi się, że to też wóz. To jest trzeci taki. Jakieś kółka zębate, masakrycznie zmasakrowane. To jest od parnika na pewno. Pokrywy. Czyli to się zakładało, w takie uszka wchodziły te końcówki, a tym dokręcało się pokrywę właśnie parnika szczelnie. Te takie w miarę świeże, widać, że one są oblepione gliną, to akurat jest zawias. To znalazłem wczoraj. Tu za stodołą. Już wam pokazuję, gdzie. No tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, którego my nie wysprzątaliśmy. A to dlatego, że tam jest no, trochę ciężko się dostać. Jest to taki niski składzik. A, tu. Ja trochę już wczoraj posegregowałem, powyciągałem stąd jakichś butów. No i właśnie w tym miejscu jest. Jest pełno, jeszcze jest dużo różnego rodzaju żelastwa w tej ziemi. Ja. Także będę się jeszcze mógł pobawić w odkrywce skarbu. Jesteśmy trochę przeziębieni, więc zbieram mniszek lekarski. Zrobię z niego syrop. Tylko muszę jeszcze zebrać dużo więcej kwiatów. Potem odczekać, żeby wyszły z nich robaczki. A następnie przesypię z cukrem i odstawię na tydzień czy dwa, żeby się zrobił syrop. Troszkę się muszę za tym mniszkiem nachodzić, bo wcale go nie ma tak wiele u nas na siedlisku. Za to proszę, tu rośnie sobie bluszczyk kurdybanek. Tu rośnie dąbrówka rozłogowa. A tutaj rośnie mnóstwo przytuli czepnej. I jasnoty białej. To nie jest pokrzywa, tylko jasnota. Widać nawet tutaj, że niedługo będzie kwitła. Pokrzywa jest tutaj. No, można się pomylić. Przywieziona z domu niezapominajka zaczęła kwitnąć. A dookoła rozrasta się podagrycznik. Dzisiaj zbiorę go troszkę i tak na patelni przesmażę na masełku z czosnkiem.
Wybieram takie najmłodsze listki. Znaczki mam pazur od tego, bo mi się zachciało rozdzielać zielone od żółtego. I takie, oj, widzisz, teraz mi upadło. No i cały ręcznik zarzuciłaś. Może ja się go wygotuję, albo jakoś fajniejsze może pójść. A czemu odcierasz to? Widziałem, że jedni tak nie robią. A inni robią, więc sobie pomyślałam, może tak jest lepiej. Zielone zawsze kwaśniejsze. To co, trochę cukru do herbaty? Ja piję bez cukru. A ja i owszem, z przyjemnością. Co robicie? Kot się nie chce bawić z tobą. Malutki. Jedzicie sobie? Grzecznie. Grzecznie. No hej, cudaczku. Hej, kocie. Co robimy? Idziemy się przejść? Tylko w drugą stronę. Latem nad strumieniem posadziłam kilka irysów. Rosną sobie tutaj. Razem z nimi rośnie już tutejsza roślinka, jasnota biała. Tu widać listki ziarno płodu wiosennego. To jest chyba wiązówka błotna. Tu mamy skromny luszczyk kurdybanek, rozrasta się troszkę dalej. To nie jestem pewna, co to za roślinka. Jest i przytulia czepna. No tu. Także miłe towarzystwo dla irysów. Szczaw. Wydawało mi się, że szczaw kwitnie latem. Ale może wiosną. A jak się ma nasz posadzony pod lasem las? No już patrzę. To drzewko nie daje na razie żadnych oznak, a może troszeczkę daje. Być może to jest dąb, dlatego jeszcze nie zaczyna. A wy tam grzecznie proszę. Tu jest jakiś krzew, którego nazwy nie znam. Być może to jest tarnina po prostu. Tu mamy też dąb. Tu idziemy do lipy. Pięknie wypuściła liście. A buk jeszcze w pąkach. Też mały dąb. Wracam do środka. Tu też jest dąb. Teraz idziemy do jodełki. Jodełka ma kilka pączków. Tu mamy buk, który właśnie wypuszcza listki z pąków. Super to wygląda. A tutaj jest grab. Tu kolejny buk. I taki spory grab. Tu
który jakby troszkę zmarzł. Nie wygląda dobrze. No ale może sobie jeszcze poradzi. Co jeszcze? Jeszcze nimfa. Nimfa. I tu też lipa chyba. Chociaż nie wiem. Może grab. A i jeszcze jedna jabłonka. Hej piesku. Co tam? Paszcze. Ostrożnie, bo zlecisz na łeb. To nasza trasa narciarska. Pod dębem. Podagrycznik i pokrzywa w płatkach wiśni. Wiśnia już gubi płatki. Właściwie na patelnię można brać jak leci. Ala szpinak. Ten dostojny stary buk u stóp zbocza już ma bardzo duże liście i już kwitnie. I już pewnie jest pod nim głęboki cień. Dlatego ten młody buk jeszcze nawet nie ruszył. Tu barwinek całkiem. Tu muszę troszkę mu ułatwić. Zrywać jakieś pokrzywki, jakieś jeżyny. Przynajmniej w najbliższej okolicy. Żeby go nie zagłuszyły. Jeszcze te. No troszkę parzy. No. Tu wyrasta sobie z ziemi taki gruby pęd. Mniej więcej połowę obejmuje dłonią. Pęd się rozwidla. Ma takie grube konary. I jest to dzika róża, która rośnie tutaj pod tą wierzbą nieogławianą. Obok tej ogławianej. Ładny krzaczek. A jak się mają nasze krzewy sadzone tutaj? To jest kalina. No super. To jest grab. Nie wiem, czego Darek tu dosadzał. Czy sam tutaj rósł. Czarny bez. Kolejny czarny bez. Ten też się przyjął. To kalina. Radzi sobie. Czarny bez. I tu jeszcze jedna kalina, całkiem spora. I daj radę. No tu śliwa tarnina i obawiam się, że nie wyszło nic z tego przesadzania.
ale bardzo się cieszę się z tej kaliny tutaj. A w lesie po sąsiedzku ktoś tu sobie spaceruje. Gulliverku, co tam robisz? Co tam robisz, piesku? Wlazłeś w te jeżyny. Idę zobaczyć, co on tam ma. No i o co chodzi? Jakiś zapach? Najwyraźniej. Chodź, wracamy. Ty co, dzieciaku? Nie wejdziesz w te jeżynki, co? Wracamy, malutki. Idziemy do przyczepy. Tu jeszcze rosną śliczne małe grady. W ogóle mnóstwo na granicy lasu jest takich siewek. I grabów, i lip, i buków. I to wszystko to drzewa. Zobacz, malutki, jaka sosna. Kawał sosny. A tu egzemplarz płożący. A tu w tym zagajniczku jest taka biedniutka sosenka. Wysoka, ale marna. To już wszystko z naszego zakatarzonego siedliska. Dziękujemy i dobranoc.